No, witam w kolejnej części, słuchajcie. I to jest tak. Zacząłem już wymieniać kondensatorki, odkręciłem radiator od tranzystorków. Tu jeszcze muszę ten kondensator wymienić. Tutaj to jest 680 mikro na 40 V, a wstawimy pewnie tysiączka. Ale dla tych, którzy nie wiedzą, a przeważnie tutaj, że tak powiem, dla szwagra, nie no żart. Słuchaj, to takie kondensatory tego typu, czekaj, tutaj będzie widać, tutaj, no nie wiem, czy to będzie widać, ale chyba będzie widać. Te kondensatory to są tak zwane nasze, te stare krochmalaki, to co ja nazywałem na to, to są krochmalaki. Je trzeba powymieniać na tego typu kondensatory lub na tego typu kondensatory. Także jak będziesz tam robił te radio, dobrze wiesz o kogo chodzi, to obejrzyj sobie ten film. Dobra, ja się biorę teraz pomału do wymiany. Słuchajcie, muszę tak wrzucić, no, nagrzać rozrutownicę i wymieniam cztery sztuki, tylko teraz tak, dwa takie i dwa takie w podstawie kondensatorki. I żeby było porówno, to ten i ten to będą, tak? Dobrze mówię? Zaraz zobaczę, gdzie się idzie. No tak, tutaj wstawimy kwadraciaka i tu wstawimy kwadraciaka. No i dobra, to bierzemy się do pracy, że tak powiem, słuchajcie. O. Stonano. 104, tak. Stonano. Drugi. No, to ja sobie teraz jeszcze mogę pomarudzić przy pracy, że tak powiem. A więc tak. Dla tych, którzy wchodzą na Zello nawet, choćby, czy w komentarzach na YouTube, wchodzą i bez przedstawienia się, bez niczego, na przykład proszę o adres. No jak można podać publicznie adres prywatny? To nie te czasy, co kiedyś, że człowiek ufał wszystkim i przede wszystkim ludzie nie oszukiwali. No, a w tej chwili, z tego co ja zauważyłem, nie osądzać każdego oczywiście, bo nie każdy taki jest. Ale z doświadczenia wiem, że co druga osoba to przykładowy taki zwykły oszust. Dla kasy zrobiłby wszystko. No ale dobra, skończmy te tematy, skończmy, bo to nie na ten temat miał być film, tylko na temat końcówki mocy na złotych tranzystorach. Dobra, no to teraz co? Podstawiamy, zobaczmy, czy rozstaw się zgadza. Pewnie, że się zgadza. Co miałby się nie zgadzać? Ślicznie. Jak stąd. I drugi jest tu. Taki sam. Drugi kanał. O, tu nie podstawię. No to go tutaj wcisnę. Ślicznie.
Dobra, to jest tak. Co tutaj, tu mi siedzi, tutaj coś mi nie dochodzi. Coś tu jeszcze przeszkadza. Weszło. Dobra, weszło. Ja siedzą. To czemu te nóżki nie chcą wyjść? Dobra, siedzą. Tu będą wypadać. O. Janku, jesteś? O, mamy tutaj telefonizację. Na Zello. Coś mi tutaj się odezwał, tylko na którym telefonie? Szymon, nagrywam film akurat, także za 15-20 minut. Dobra. Okej. No. Jeszcze nawiązując do tego, że pytacie się o adres serwisu. A co ja mam dla was powiedzieć, jak to jest prywatne mieszkanie, prywatne pomieszczenie w prywatnym domu? Także, no nie wiem, jak to można skomentować, że tak powiem, że pytacie się o serwis, jak ja pokazuję wam swoje hobby. Od 8 roku życia. Robię praktycznie to samo. Więc to tylko tak właśnie w woli sprostowania. O. A dla tych bardziej zainteresowanych to mogę powiedzieć tak, może ja wygrałem na loterii, na przykład w Totolotka. I teraz zajmuję się tym, co mi się tutaj właśnie nawinie pod rękę, że tak powiem. Nie no, żart. Ale... Ogólnie to zaczyna wyglądać ta końcówka mocy. Teraz wstawiamy te dwa kondensatorki. Jeden i drugi. O. I prawie poskładamy końcówkę na nowo. Jak to koledzy z innych kanałów mówią. Jest super. Dobra, słuchajcie, bo ja tutaj już zaczynam marudzić i gadać głupoty, bo jest późno w nocy, a ja po prostu chcę to sobie poskładać. Będzie to wzmacniacz do gramofonu. Tu jest kupa tych przewodów, że tak powiem. Słuchajcie, o takich, bo to jest z demontażu wzmacniacz. Wiem, że działał, to i powinien działać nadal. Po moich zabiegach będzie jeszcze lepiej działał. Takie przynajmniej jest założenie. Dobra, teraz tak, 1000 mikro na... Ile to było volt? 40, tak? Panie. 1000 mikro na 40. 1000 na 100. Musi wejść. Minus. I plus aż tu, a tu nóż ma.
wiem, co trzeba zrobić, wiecie. Trzeba go tutaj położyć, tak jak tamtego. I dorobić piękną nogę. Zaraz dorobimy po staremu, tak jak na vintage przystało. Nie wiem, czy ta kamera tutaj będzie działać, czy nie. Ale kurde, statyw mam fajny do kamery. Nie będzie działać. Co jest? Może zaraz zadziała. No dobra, nie zadziała, no to będziecie mieli tylko widok taki. A wracając do tego totolotka, o którym tutaj gadałem, słuchajcie, to chciałbym w końcu coś wygrać w tego totolotka, tylko że żeby wygrać, to ja bym musiał chociaż jeden kupon wysłać. Bo to chyba raczej się nie wygrywa, nie? Jak się nie wysyła jakichś tam swoich numerków tego totolotka. Wiecie, przychodzi to losowanie. Ja nie mam co sprawdzić. O, będzie tak. Słuchajcie, będzie. Tylko go tu trzeba będzie potem wkleić pięknie, ładnie. Najpierw może tak przylutujmy sobie tę nóżkę do minusa. O, ślicznie. O właśnie. Nie chcę za bardzo wyginać tych nóżek, wiecie, bo potem może być kłopot z wylutowaniem, ale nie będzie. Będzie wszystko gites. Bądźmy dobrego zdania, że będzie pasować i że będzie ok. No dobra, to tak, wypadałoby, kondensatory już wszystkie są wymienione, tutaj wypadałoby jeszcze mostek Gretsa wstawić, taki plus, minus i tutaj zmienny, bo to już jest zasilone prosto ze zmiennego napięcia i prawdopodobnie bym wymienił, ale nie wiem, czy to jest sens, bo to jest tak, widać, że to nie jest zwykły drut, tylko drut oporowy, trzeba by było pomierzyć, to są rezystory, słuchajcie, takie sprężynki. Czekajcie, może ostrość wytnie. No dawaj. Panienka z okienka, dawaj. Ostrość, no. Ale zobaczcie, jaka ty... O, jest. Uparta, nie?
To jest drut oporowy. I to są rezystory, ten i ten. I tak samo tutaj jest ten. I ten jest widocznie mniejszy, no bo tutaj są 4 zwoje, tutaj jest 9 zwoi. O. Tu mamy wejścia, przez te kondensatory jest wyjścia, bo napięcia są stałą składową. 2 kondensatory 1000 mikrofaradów na, tutaj ja wstawiłem na 50 V. Powinno starczyć, bo główne zasilanie to jest 40 V filtracja, ale to jest całościowe zasilanie 40 V, czyli 20 na dolną, 20 na górną połówkę. Jeśli ktoś robił wzmacniacze, to wie, o czym mówię. Czyli to jest zasilanie niesymetryczne tej końcówki. No i tak nie wiem, czy jeszcze w tym odcinku, czy po prostu wrzucić ten odcinek już na YouTube bez montażu. Będziemy je otestować i sprawdzać. No. A, jeszcze są do wymiany te perki od prądów, bo to ma też i prąd spoczynkowy ustawiony, tylko jeszcze nie wiem, na jakiej zasadzie to ma działać, jeśli to jest na Germana. Prawdopodobnie jest jakiś no, ogranicznik prądowy tylko. I teraz tak, czy je płukać, myć, czy je wymienimy na jakieś ładniejsze, grzeje rozlutownice, także już chyba decyzja zapadła, że wymieniamy, słuchajcie. O. Wyciągnijmy je najpierw, sprawdźmy, co to są za PR-ki. Dobra. Takie marudzenie, słuchajcie, na dobranoc. Dzisiaj. Wbrew pozorom, nie obrażając nikogo, no chyba, że jeśli ktoś poczuje się dzisiejszą moją marudzeniem obrażony, to tylko wyłącznie niech ma pretensje do siebie. Dobra. No. Bo ja zamierzam to działać jeszcze przez parę kilkanaście lat. Albo parę, albo kilkanaście. Nigdy nic nie wiadomo, nie? Jeszcze raz musimy go tutaj wlutować, bo co ja zrobię? Po co ja to podlutowywał? Człowiek zmęczony tej głupoty gada. Głupoty jak głupoty, ale jada. Do snu jak znalazł. Tutaj jeszcze mamy jeden PR-ek, a co, do czego ten PR-ek służy? Czułość? Balans. Ale chytrze zrobili. Nie, to nie jest balans. Mamy tak pomieszane, słuchajcie, te podzespoły końcówek, że to masakra. Tu mamy niby jeden kanał, ale to już jest tylko układ wykonawczy. O tu. Czyli tranzystory mocy i drivery. Dwa. Cała elektronika od tego kanału jest tu przesunięta. I to nie kompletnie, bo tu mamy zasilacz wepchnięty, a tu mamy ten kanał i też przesunięcie w tą stronę, ale nie też niekompletnie, bo jest tu jest dodatkowa filtracja. Dziwne rozwiązanie, naprawdę, ale płytka wzmacniacza wyjęta z bardzo dobrego sprzętu gramofonu, no, z bardzo dobrego audio. I to bardzo ładnie pracowało.
No dobra, wyciągam te PR-ki i zobaczymy, co tu będzie. Czy je wymieniamy, czy je myjemy. O. I drugi. Dobra, okej. Takie coś jak te PR-ki to muszą być po prostu dobre, żeby potem nie było, że mi się spalą tranzystory, których już nie dostanę, a coś innego wstawiać to się graniczy z cudem. Zobaczcie, nawet na PR-kach nie napisali, co to za PR-ki. Tu też nic nie ma. Gdzie ta gąbka? Nie ma. Dwa K2. Jest. 2,2 kilo. Zaraz sprawdzimy, czy to jest 2,2 kilo. Gdzie? Dobrze, że je wymieniam, bo albo są tak nóżki zaśniedziałe, albo po prostu uwalone one są. Nie do końca, ale są. Bo tu mi pokazuje w ogóle 7 kilo. Co tu kurde jest? Moment. Sześć i pół. Potem drugi. Dwa i cztery. Czyli ten jest... podziękujemy dla niego, chyba że to jest inny. Nie no, dwa i dwa ma być. Heh, 6 i 7. Widzicie, jak to jest z tymi PR-kami? Czyli dobrze, że je wyjąłem. To jeszcze tutaj mamy jeden PR-ek, ale ten to... Ten będzie dobry, bo tutaj już ktoś go podmienił. Dobra. Przemieszmy go jeszcze sobie tylko od spodu. Zobaczmy, na ile on tu jest ustawiony. Czternaście, piętnaście, coś tu jest nie halo, kurczę, może bateria pada w tym niebiku, czy co? Teraz zobaczmy ten... to 20 kilo. Tu się kondensator musi ładować jakiś w obiegu. 15 kilo, a w drugą stronę? Tak. Idzie przez kondensator jakiś. Dobra, wyciągam i tego, bo te PR-ki jednak swoje przeszły, nie? Takie marudzenie do snu. Thank you.
No i zaraz będziemy, słuchajcie, wiedzieć, co to za PR-ek jest tak naprawdę, tylko... Kurczę, no. Muszę troszeczkę go poczyścić. Wszystko jest zaś niedziałe tutaj w tej końcówce. 47 kilo, tak? Chyba. Tak jest, to jest 47 kilo. Sprawdźmy, czy działa. Zaraz będziemy wiedzieć, czy działa. Czego tylko po prostu wyczyścimy i... Oczywiście on ma 40 kilo. Takie były rozrzuty, słuchajcie. Działa. Działa. To go tylko przeczyścimy, wstawimy oryginał. Dobrze, to by było na tyle. W następnym odcinku odpalenie końcóweczki mocy. O, może nawet i radiator taki do tego dopasuje, tak? Wejdą wszystkie. Wszystkie cztery wejdą tranzystory. Tylko na dziury mi nie wejdą. No to dziury się to robi. Ole, będzie końcówa. Tylko, że w ten sposób. To będzie końcówka mocy, słuchajcie. 2 razy 10 watów na starych Germanach. Vintage. To na pewno jest lata 70. Czyli 7.3, między 7.3 a 7.6. A no bo tutaj się doczytałem na którymś elektrolicie. Jakie fajne elektrolity, słuchajcie, plastikowe. 7.1. 71 rok, a tu 7.1. Jeszcze został ten duży do filtracji, do wymiany, podstawienie mostka, dorobienie radiatora większego niż kawałek blaszki. Chociaż w sumie jeśli ten... Że, w sumie może zostawię oryginalny. Przecież to się grzać ma się nie grzać. Przy tych mocach. Sam się zastanawiam, bo tu ma jeszcze takie łapki fajne do górnej pokrywy, do obudowy. W następnym odcinku się dowiecie, co z tego będzie. Pozdrawiam. Łapeczki do góry, słuchajcie, bo to był odcinek specjalnie do snu, specjalnie odcinek po odcinku zrobiony, także dzięki za obejrzenie. Już więcej nie będzie marudzeń. To po prostu jest taka marudna robota. I ja po prostu przy tej robocie odpoczywam. W ten sposób spędzam wolny czas. Pozdrawiam.